there even in the morning time. Drodzy, w większości naszych domów, kościołów czy kaplic stoją jeszcze choinki. Ale nie da się już ukryć, że jesteśmy w czasie poświątecznym. Ozdoby choinkowe powoli trzeba odkładać. Choinkę nie stroić, ale posprzątać. Można powiedzieć, że czas, który jest przed nami, to czas, w którym bardziej skupiamy się na tym, co przyniesie nam nowy rok. Takie mamy plany, marzenia, zamierzenia, które są przed nami. Można powiedzieć, święta, święta, po świętach. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście jesteśmy tylko i wyłącznie w pewnym kołowrocie, w którym mamy czas świąteczny, czas powszedni i za rok znów wrócimy do czasu świątecznego? Czy poza tym, że przybywa nam lat, nic się nie zmienia i droga jest ciągle taka sama? Spróbujmy zerknąć do dzisiejszego tekstu kazalnego i zobaczyć, jakie wskazanie daje nam apostoł Paweł. Nie tylko na nowy rok, wskazanie na życie. W pierwszą niedzielę po święcie Epifanii Słowem Bożym, które będzie nas wprowadzało w rozważanie, jest fragment listu apostoła Pawła do Rzymian, gdzie w 12 rozdziale od pierwszego wiersza takie znajdujemy słowa. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. To jest to Pawłowe zachęcenie. Jesteśmy w czasie poświątecznym i tak naprawdę niesiemy w sobie to, co jest sednem tych świąt. Bożą miłość i Boży dar. Bóg stał się jednym z nas po to, by pokazać drogę człowiekowi. Czas, który jest przed nami, to jest też czas naszej odpowiedzialności. I czy nic w nim się nie zmienia? Można powiedzieć, w dużym stopniu zależy to teraz już od nas. Bóg okazał swoją miłość, Bóg obdarzył nas swoimi darami. To teraz my możemy i powinniśmy przemieniać się przez odnowienie naszego umysłu. To właśnie umysł jest początkiem naszej przemiany, naszego myślenia, naszego postępowania. Apostoł Paweł nie mówi o tym, by wyjść z tego świata, by nie żyć w tym świecie, by żyć inaczej. On mówi, że jesteśmy częścią tego świata, ale nie powinniśmy upodabniać się do tego, jak żyje ten świat, jakimi żyje wartościami, według tego, co narzuca nam jako rzecz obowiązującą. Mamy zawsze i w każdym miejscu odniesienie do tego, co jest najważniejsze, do Jezusa Chrystusa. I w tym świecie możemy być doskonałym świadectwem tego, że nosząc te same ubrania, oglądając te same mecze, zajmując się wieloma tymi samymi sprawami, chodząc do tych samych szkół, do tych samych zakładów pracy, możemy dawać świadectwo prawdzie, która narodziła się dla nas w Betlejem. I choć niedługo sprzątniemy choinki, to święta i Boże Narodzenie możemy nieść przez cały rok w naszym umyśle i w naszym sercu. Do tego bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam, by wspólnie razem świętować najbliższą niedzielę, wspólnie razem pochylać się nad Bożym Słowem. My way.